Dobry wieczór Państwu. Przed chwilą minęła 18. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, a w nim kolejnego koncertu z cyklu Jazz.pl. Nasz dzisiejszy bohater, Kuba Płużek, z kolegami ze swojego kwartetu spotkał się, w co trudno uwierzyć, aż 14 lat temu. Od tego czasu nagrali 3 płyty. Sam Kuba zrealizował 2 albumy solowe, wziął udział w wielu innych projektach muzycznych. Jego ostatni album solowy to rzecz godna szczególnej uwagi, jako że Księga Rezonansu nagrana została w Londynie z użyciem rezonatora magnetycznego, czyli urządzenia, który zmienił po kilkuset latach tak naprawdę historię, wydawałoby się, wykutego w skalę instrumentu, jakim jest fortepian. Dziś na koncercie kwartet Kuby Płużka wykona trochę kompozycji autorskich Lidera, trochę standardów, ale postanowiliśmy dzisiejszy koncert zacząć nietypowo. W tych dniach jesteśmy wszyscy przerażeni kierunkiem, w który zmierza świat i dlatego na początek pojawi się tradycyjna ukraińska dumka. Opracował ją klasyk klasyków naszych sąsiadów za wschodniej granicy, czyli Mykoła Łysenko. Zapraszam kwartet Kuby Płużka. Kuba, Lider, fortepian. Maksymilian Mucha, bas. Dawid Fortuna, perkusja. Marek Pospieszalski, saksofon. Kuba Płużek, kwartet, Jazz.pl.
Thank you.
Kwartet Kuby Puszka. Max Mucha, Dawid Fortuna, Maju Pospieszalski na koncercie z cyklu Jazz.pl, cyklu pomysłu szefowej radiowej dwójki Małgorzaty Małaszko. Panowie, scena wciąż wasza. Thank you.
Bardzo, bardzo dziękujemy i fajnie, że Państwo przyszliście, bo też nam niełatwo grać w takiej sytuacji, jaka istnieje teraz i ciężko się trochę skupić na muzyce, gdzie podczas gdy za granicą się dzieje to, co się dzieje, ale dziękuję, że byliście i że posłuchaliście. Dzięki. W kolejnym koncercie z cyklu Jazz.pl wystąpił kwartet Kuby Puszka. Obok lidera Maksymilian Mucha, Marek Pospieszalski, Dawid Fortuna. Bardzo Państwu dziękujemy za przybycie. Zapraszamy za tydzień. Kwartet Kuby Puszka bardzo dziękuję i przepraszam, że już dzisiaj nie zagrają. Kłaniamy się, dobrej nocy.